dzieciaki, a dzisiaj będziemy urządzali mój nowy dodatek w Toce Boce. Jestem podekscytowana, bo jestem wielką fanką kotków i właśnie ten dodatek jest o kotkach. Ale się cieszę. Dobrze. Myślę, że ogród mogę zostawić taki, jak jest. Tylko jakieś drzewko dać. Właśnie te. I jeszcze takie właśnie atrakcje dla naszych malutkich przyjaciół. Naszą kółeczkę. Tutaj jest już tak gotowe. Teraz przechodzimy do salonu i kuchni. Salon mam pomysł. W ogóle, wow, ale piękne fotele. Normalnie urocze. Ten dodatek naprawdę jest idealny dla mnie. Ale się cieszę, że go mam. Tutaj nawet są takie, ale ja jednak sobie je nie wezmę, bo mi się nie podoba za bardzo. Tutaj w salonie. O! Tutaj już wezmę taką lampę i tutaj chyba też. O. Na razie nawet nie wiem jak. Ale fajne krzesła. Weźmy sobie takich z 4. Ciekawe jakie są stoły. Ale ładne. Podoba mi się ten stół. Powiem wam, że jest ekstra. Ale fajna kuchnia. Wezmę ją sobie do mojego domku, bo jest super. Ale to słodkie jest. Dla fanów kotów i fanek idealne. Wezmę sobie naszą miseczkę dla psa i kota. Toster. Idealny. Ale fajne kotki. Takie kotki idealne dla mnie. Mam taki pomysł, żeby właśnie tak. O, jak ładnie. No i już. Ale fajna rumba. Super. Ta rumba jest. Telewizor jeszcze. Telewizor ten. Co zwykle się daje. O, tutaj właśnie mój pokój będzie. Taki na maksa kotkowy. Musi być oczywiście. O, dajmy kotka. Takiego, oczywiście. Ale ładny dywan, to tutaj go dam. A tutaj dam. Ale on słodziutki! Kotek. Ale fajne w ogóle stoliki tutaj są malutkie. O, toaletka. Ale ona mi się mega podoba. O, taka szufladki. Idealne na ubranka. O, kotkowe łóżko, ale one idealne. Podekscytowana jestem, powiem wam. Ale fajne. Taka malutka. Tutaj sobie coś postawimy. Co tutaj mamy? O, ale piękny ten kotek. Może jeszcze jakiś obraz bym tutaj dała, tak. Malutki. O, jaki słodek. Dobrze, ten jest malutki na pewno. I myślę, że może jeszcze jakąś lampeczkę w lampach. O ja, ale słodziutka dla fanów piesków i kotków. Ale ja wezmę oczywiście dla fanów kotków. No dobrze. No to teraz przechodzimy do łazienki. Tak wygląda nasz pokój. Nasze pokoiki. O, jestem podekscytowana tym domkiem. No to przejdźmy dalej, czyli do łazienki. Ciekawe, co nam tam... Co nas tam spotka. Jestem bardzo ciekawa. Kosz. Idealny. Wprost. Dobrze. Tutaj wezmę
tą klasyczną wannę, co jest taka, no, dla mnie ona jest bardzo klasyczna. Taki właśnie prysznic, bo jest malutka ta łazienka, więc nie będę dawała jakichś tam wanienek. O, to też jest spoko. O, i to. Idealnie. Jakieś przyrzędzie dla malutkich. Perfumy. Dobrze, na pewno wezmę. Tutaj znowu są te kosze. Teraz idziemy na półeczki. Półeczki będą tutaj! Ale ja wezmę jednak te złote, ładne. Jakieś może ręczniczki będą jeszcze. Na pewno będą, bo mi się bardzo by przydały. O, właśnie takie. O takim chodziło. I chodź. Może by taki chociaż równo ułożył. O. O, idealnie. Wezmiemy sobie perfum, ale tego nie. O, i już tak to wygląda. Papier jeszcze. O, i ogólnie nie dałam jeszcze świateł, a więc trzeba tutaj to tak zrobić. Hop. No. Światełka tutaj też będą takie, myślę. O, ale tutaj super jest. Tutaj jest pokój dla zwierząt. I myślę, że dam im to, bo to świetne po prostu. I tutaj są jeszcze takie poduszki. Ale ogólnie słodziutkie. Dam to. Jeszcze pójdę na te półeczki, bo to widziałam. O, to jest super. I o, jakie fajne dla zwierzątek. Tutaj nic, myślę. Ale te poduszki mogą być. No i myślę, że tak już może zostać. No. Zasubskrybujcie kanał Kicia Kicia i do zobaczenia. I zachęcam Was do komentarzy, co powinnam jeszcze tutaj dodać, albo co powinnam stąd odjąć. No to pa, widzimy się w kolejnym odcinku.